Pogoda. Liście przebywających za granicą długów ukrywającym w czasie ciężkie przestępstwa. Osobom tym dano 3 miesiące na oddanie się w ręce tureckich władz. Jeśli tego nie zrobią, mają zostać pozbawione obywatelstwa. Masowe aresztowania zwolenników Gulena i innych krytyków tureckich władz po nieudanej próbie puczu sprawiły, że wielu Turków uciekło za granicę. Aresztowano 50 tysięcy ludzi pod zarzutem powiązań z organizacjami terrorystycznymi, a 150 tysięcy zwolniono z pracy, w tym wielu wojskowych, policjantów, nauczycieli i urzędników państwowych. W kraju zachmurzenie umiarkowane, miejscami duże, a w rejonach górskich możliwy przelotny deszcz i burze. Słaby deszcz również miejscami na krańcach zachodnich. Temperatura od 17-19 stopni na krańcach północnych oraz w dolinach karpackich od 21 do 23 stopni na przeważającym obszarze kraju do 25 stopni na południowym zachodzie. Wiatr słaby, jedynie nad morzem okresami umiarkowany. Zachodni na barometrach w Warszawie 1001 hektopaskali. Ciśnienie będzie ulegało wahaniu. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Właściwie wielu ekspertów mówi, że on tym samym wyrządza krzywdę i amerykańskiemu sektorowi energetycznemu. Wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Skarga na TVP. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zajmie się skargą na Telewizję Polską. Czy upomni ją za zablokowanie reklamy naszego dziennika? Czysta wołowina. Szansa przed polskimi producentami wołowiny. W naszym dzienniku ciekawa analiza rynku mięsa wołowego. Polska wśród nielicznych państw świata. Orędzie Bietrzwałdzkie. Przygotujmy się duchowo do 140. rocznicy objawień Matki Bożej w Bietrzwałdzie. Dowiedz się, o co prosi Cię Maryja w orędziu przekazanym na ziemiach polskich. Jeden z ostatnich, gdy się ujawnił, miał 61 lat. W naszym dzienniku dramatyczne losy kolejnego żołnierza niezłomnego. Romuald Korwek, pseudonim Orzech, nieznany bohater. Zawalczyłam o męża. W naszym dzienniku piękne świadectwo żony, która wytrwale modliła się o powrót męża. W czasie trwania zamówionych 33 świętych mąż zerwał związek z inną kobietą. Świadectwo, które nam przypomina, że małżeństwo jest zawarte na wieczność. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Dziś w Sanktuarium Świętej Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy odbędzie się spotkanie rodziny Radia Maryja, na które serdecznie zapraszamy. Program tego spotkania jest następujący. O godzinie 16.30 spotkanie przedstawicieli biur i kół przyjaciół Radia Maryja. O godzinie 17.30 rozpoczęcie transmisji na antenie Radia Maryja i telewizji TRFM oraz program słowno-muzyczny pod tytułem Skit of Love w wykonaniu Ruchu Młodzieży Salwadoriańskiej. O godzinie 18.20 msza święta, której przewodniczyć będzie i homilię wygłosi ksiądz Jerzy Olszówka, kustosz sanktuarium. O godzinie 21.30 zapraszamy na rozmowy niedokończone na antenie Radia Maryja. Tematem rozmów będzie Święta Jadwiga Śląska, wciąż popularna. Gośćmi rozmów będą ksiądz Jerzy Olszówka, ksiądz Bogdan Giemza, brat Marcin Wojtczak oraz pani Ewelina Gładysz. Całą rodzinę Radia Maryja serdecznie zapraszamy do wspólnej modlitwy. We wtorek 6 czerwca w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem na Krzeptówkach Episkopat Polski zawierzy Kościół w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. Z tej racji sprawowana będzie msza święta pod przewodnictwem przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski Metropolity Poznańskiego i Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa Stanisława Gondackiego, a rozpocznie się ona o godzinie 18. To ważne wydarzenie dla Kościoła i naszej Ojczyzny, dlatego tego dnia zachęcamy do jedności i wspólnej modlitwy. Uroczystość będzie transmitowana na antenie Radia Maryja i Telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Grzegorz Moj. 10 minut po 13. Zapraszam na audycję Aktualności Dnia. I'm going to go to the hospital.
Z naszego dziennika. Witam serdecznie. Szczęść Boże. Szczęść Boże. Panie redaktorze, tak wynika z różnych artykułów, z tego co też mówią różni komentatorzy, też ci, którzy stracili swoich bliskich w katastrofie smoleńskiej, że PO doskonale wiedziała, co jest w trumnach. Tak chociażby powiedziała europoseł pani Beata Gosiewska, która straciła męża w katastrofie smoleńskiej, pana ministra Przemysława Gosiewskiego. Polityk odniosł się do informacji jednego z tygodników, który ujawnił nieznane fakty dotyczące rosyjskich sekcji zwłok. Pan też pracował wiele tygodni nad sprawą, tak można by powiedzieć, całościowo. Bardzo się tym też pan interesował. Czytaliśmy na łamach naszego dziennika wiele artykułów, które mówią o tej sytuacji. Jak pan dziś patrzy z tej perspektywy, bo no nieraz próbuje się używać, że to tego, co stało się do dziś, prawda? Kiedyś rządzący, teraz jako opozycja, myślę PO, PSL, że to taki kapitał polityczny. Cały czas ta sprawa jest w obrocie i służy tylko polityce, tylko zyskowi politycznemu. Tak to niestety jest, oczywiście. To jest przede wszystkim narodowa tragedia. To jest dramat osobisty rodzin tych ofiar, ale oczywiście no, nie dla wszystkich tak było i Polacy chyba się zdążyli przekonać, że nie dla wszystkich, no bo instrumentalne wykorzystywanie katastrofy smoleńskiej właśnie jako właśnie do celów politycznych no obserwujemy od dnia, od pierwszego dnia, kiedy ona się wydarzyła. Ale próbuje się tą instrumentalizację przypisać przede wszystkim Prawu i Sprawiedliwość, Jarosławowi Kaczyńskiemu i innym politykom, ale też właśnie Prawa i Sprawiedliwości. No, próbuje się tak robić. Być może w niektórych zachowaniach
jakieś takie elementy, próby wykorzystania tego są, ale jednak jest to zupełnie inna perspektywa, bo Prawo i Sprawiedliwość jednak nie tylko z tego względu, że jako pewna i ugrupowanie, i pewna rodzina polityczna no, ucierpiało najbardziej w tej katastrofie, ale też z racji tego, że z racji zupełnie jakby innej koncepcji politycznej. A prawda liczy się w tej... po stronie ofiar, tak? A liczy się pan, panie redaktorze, prawda dla pana, czy dla nas jako dziennikarzy? Myślę, no to przede wszystkim. Pisząc na ten temat, będąc w Rosji, jakby nigdy nie byłem wysłannikiem żadnej partii politycznej, która ani opowiadającej się za żadnym, za jakimś konkretnym wytłumaczeniem katastrofy smoleńskiej, ani tym, tak powiem, kto za co odpowiada. Nie zmienia to faktu, że no pewne stwierdzenia są oczywiste. Tutaj ojciec poruszył sprawę tych szokujących, sensacyjnych i szokujących. No bo dzisiaj ekshumacje, a kiedyś szczątki, tak? I dziś tygodnik w sieci czytamy, szczątki ofiar miały być hurtowo ładowane do worków na śmieci. Tak podkreślają osoby, z którymi rozmawiali dziennikarze tygodnika, czy temu powiedzieć, tak, że to prawdziwe. Rozmawiali, ale wydaje się, że byli to Polacy, więc to już samo to wskazuje, że strona polska, właśnie pani Ewa Kopacz, Donald Tusk, Radosław Sikorski, że oni doskonale wiedzieli, co wrzucano do tych trumien i myślę, że właśnie dlatego Rosjanie tak robili, że robili to celowo. Tu oczywiście w grę wchodzą czasami takie czynniki pararacjonalne, jakieś takie specyficzne archetypy kulturowe funkcjonujące w Rosji, jakiegoś takiego, nie wiem, symbolicznego, nie wiem, pastwienia się nad wrogiem, czy nawet nie bezpośrednim wrogiem, a czymś, co wroga symbolizuje, bo nie wiem, komuś, dla kogoś być może ciała polskich generałów symbolizują, nie wiem, polskie, nie wiem, przynależność do NATO, związek z wrogiem. Takie czynniki też gdzieś są, takie, ale jednak przede wszystkim jest to zimna kalkulacja. Zimna kalkulacja była taka, że odpowiadając na oczekiwania, no właśnie wykopać, żeby tę sprawę tych się chciał jak najszybciej zakończyć, żeby zapakować, no z drugiej strony zrobili to tak, żeby Ewę Kopacz i cały jej obóz polityczny uwikłać w tę sprawę, żeby na zawsze, przynajmniej dopóki są przy władzy, no właśnie te trumny pozostawały jakby dawały możliwość szantażu w stronie rosyjskiej. No bo pytanie, panie redaktorze, czy to jest kwestia przypadkowego bałaganu, celowego działania? Też z naszej strony pytanie, kto pojechał i w jakim celu, tak? Jeżeli nas reprezentował, bo wiadomo, ogrom katastrofy, ale to nie jest tak, że tego dnia zdarzyły się, nie wiem, cztery katastrofy i to po prostu było to nie do objęcia. Nie, to jest unikalny wobec historii, także ona wymagała pełnej mobilizacji. To się kwestia podejścia każdej ze stron, tak? Bo można powiedzieć, rodziny to nie do końca w tej sytuacji były stroną, nie wszystko może mogły nadzorować. Ja czytam, że gdzieś niektórym rosyjskim lekarzom grozi jakieś postawienie nawet zarzutów za zaniedbania, czy właśnie za taki stan rzeczy. No nie wiem, czy to też prawdziwe, czy ktoś rzeczywiście stanie przed jakimś sądem. No jest bardzo mało prawdopodobne, że jakikolwiek Rosjanin stanie przed sądem, zwłaszcza Rosjanin, któremu zarzuty chciałaby postawić polska prokuratura, to akurat no, wydaje się to mało realne. Podobnie jak w przypadku oficerów pełniących służbę na lotnisku w Smoleńsku, którzy uczestniczyli sprowadzali ten samolot 10 kwietnia. Ale nie ma wątpliwości, że to, co się stało w Biurze Ekspertyz Medycyny Sądowej w Moskwie, nie było skutkiem jakiegoś przypadku, jakiegoś bałaganu, pośpiechu, nie zlekceważenia sprawy. Mogło być tym skutkiem tego czegoś wyłącznie na konkretne polecenie władz rosyjskich, które mogły powiedzieć, zróbcie to
Zróbcie to właśnie tak, a tak, zróbcie to byle jak, chaotycznie, popełniajcie błędy, zniekształcajcie informacje. Wtedy oczywiście tak, wtedy na pewno to biuro mogłoby w ten sposób zrobić. Natomiast jest ono na pewno pod względem wyposażenia, personelu, różnych możliwości technicznych przygotowane do tego, żeby przeprowadzić takie sekcje zwłok, przygotować ciała do transportu, żeby zrobić to fachowo, profesjonalnie. Tam panuje, wręcz powiedziałbym, pedantyczny porządek, czystość, higiena. Nie można niczego zarzucić tej instytucji pod względem właśnie takim technicznym. Więc one są w stanie to zrobić. I padają takie głosy, że może powinny ofiary tej katastrofy być we wspólnym grobie. Ja już pomijam naturalny mrożący krew w żyłach, skojarzenia, to totalitarne. Wyobrażamy sobie, że ci, którzy jechali do uczcić ofiary zbrodni katyńskiej, to sami mieliby trafić do takiego dołu na wzór katyńskiego, a może i znajdującego się gdzieś w pobliżu, dlaczego nie, prawda? Więc, ale można byłoby coś takiego mówić 100 lat temu, kiedy nie istniała genetyka, kiedy nie było żadnych badań, wówczas no, takie oderwane części ciała nic wówczas eksperci nie mogli zrobić, poza może jakimiś szczególnymi przypadkami. Nie było techniki pozwalającej zidentyfikować pojedynczy organ, czy oderwaną część skóry, czy kości, czy coś takiego. Natomiast obecnie ta możliwość istniała i dotąd istnieje zarówno w Rosji, jak i w Polsce. Tam to rosyjskie biuro prowadzi cały czas śledztwa polegające na identyfikacji na podstawie jakichś niewielkich, nawet takich mikrośladów biologicznych. Samo robią podobne laboratoria w Polsce, gdyby jakichś powodów gdybyśmy nie chcieli, żeby te identyfikacje do końca w każdym szczególe prowadzone były w Rosji. Nie było żadnej wcale takiej potrzeby. Równie dobrze te części mogłyby zostać w całości przewiezione do Polski. Tutaj dokończono te wszystkie identyfikacje. Każda rodzina miałaby swoje bliskie. Bo pan pojechał i od samego początku śledził też sprawę katastrofy, tego co działo się. Też kolejny raz mógłbym ponowić pytanie, kto pojechał i w jakim celu, bo dziś ekshumacje, one jeszcze trwać będą dosyć długo. Prokuratura poinformowała, że podczas ostatniej ekshumacji wykryto m.in. zamianę ciał ofiar katastrofy, niektórych trumnach były fragmenty ciał nawet kilku osób. No i wdowa po wicepremierze Przemysławie Gosiewskim przyznaje, że gdyby nie zmiana władzy, prawda, nie wyszłaby na jaw, więc to też nie do końca, że paliwo polityczne. Nie wyszłaby na jaw, chyba, że tą prawdę w odpowiednim, dogodnym dla niej momencie ujawniliby Rosjanie, prawda? Taka możliwość też istnieje i o cały czas o tej możliwości szantażowania tych polskich władz też musimy pamiętać, także poza tym, że poznaliśmy prawdę bolesną, poza tym, że teraz możemy... No gdzieś tam taki mały szantaż chyba był około 2011 roku przed wyborami, ale to tylko tak... W maju przewodniczący Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej Aleksandr Bastrykin powiedział, przypomniał właściwie Andrzejowi Seremetowi, czyli wtedy prokuratorowi generalnemu, że niektóre ciała mogą tutaj być zamienione i te informacje podano publicznie. Te polskie różne instytucje bardzo szybko tam sprawę jakby starały się wygasić i to się udało, ale wystarczyło, żeby Rosjanie zaczęli dalej drążyć, podawać szczegóły, a przecież oni wiedzą, jakie te szczegóły są, no to wówczas ten nacisk mediów opinii publicznej, nawet taki, jakie wtedy były i przy takich możliwościach, jakie były w 2011 roku, już byłby tak silny, że prawdopodobnie niektóre ekshumacje miałyby miejsce. Wyobraźmy sobie, że doszłoby właśnie do ekshumacji grobu generała Kwiatkowskiego i odkryto to, że tam są ciała wielu osób. Być może nie udałoby się tego odkryć, Rosjanie by odpowiednio dodali. Było to kilka miesięcy przed wyborami. Jak te wybory by się skończyły? Na pewno Platforma nie zrobiła wszystko, żeby nie dopuścić do takiej sytuacji, do ujawnienia tych szczegółów kompromitujących dla jej polityków. Tylko panie redaktorze, to też nie jest kwestia wyborów raz na 4 lata, czy na raz na 5, no to może być kwestia tylko
tylko ja bym zapytał, kwestia sprawności państwa i tego, co się dzieje w państwie, prawda? Bo politycy nieraz tak, a inaczej zachowują się, ktoś ich tam nagra i wychodzą różnego rodzaju kwiatki, oni dalej są politykami, dobrze, a nawet lepiej się im wiedzie, tak od ludzkiej strony, by powiedzieć, tylko to kwestia tej odpowiedzialności, tego porządku publicznego, tej pewnej sprawiedliwości, pewnego charakteru, prawda, państwa. No tego byśmy się spodziewali, bo tutaj pani Beata Gosiewska mówi, że nie wyszłyby, prawda by nie wyszła na jaw, więc ludziom też chodzi o to. I teraz w naszej trumnie, albo ciało naszego zmarłego, który zginął w katastrofie, jego ciało leży w 8 trumnach na przykład, tak? No więc to są też pytania, przed którymi my musimy sobie je postawić, próbować odpowiedzieć. I teraz znowu wracam z pytaniem, kto pojechał i w jakim celu? Jak to się, bo to papier różne rzeczy przyjmie, kamera też nagra, prawda, radio puści dalej, ale teraz jakie są fakty? To nie jest takie, że teraz zebrały się hieny i rozszarpują biednych polityków, jeden drugi się uparł, tylko na ile jesteśmy sprawiedliwi względem siebie, tak? Bo to jest zaufanie, którym cię obdarzamy. A ty sobie grasz na nosie każdemu, jak tylko możesz. Dzisiaj mówisz to, jutro coś innego. Zarzucamy ci, że zawaliłeś, a ty wyciągasz jeszcze tamten, robi z tego, prawda, i sobie jakiś PR czy sprawę polityczną. Odrzucasz argumenty, że zawaliłeś, że nie dopełniłeś obowiązków. Nic ci nie grozi, bo masz mandat, bo nie wiadomo, co jeszcze, prawda. A zwykły obywatel, nie wiem, jakie by konsekwencje poniósł, gdyby w jakiejś tam kwestii wykazano jego niedbałość, nieprofesjonalność, zawalenie obowiązków czy inne rzeczy, tak, jakąś winę. No tak się składa, że wtedy, w 2010 roku, decydowali o tych sprawach politycy, którzy mieli bardzo słabą więź z własnym państwem, z własnym narodem, z własnymi wyborcami. I dla takich ludzi kłamstwo, manipulacja, dezinformacja są po prostu, tak powiem, w ich prawdopodobnie osobistym odczuciu są po prostu takimi normalnymi narzędziami prowadzenia polityki. Nie wiem, może nie mają wyrzutów sumienia, może wtedy już nie mieli, nie będą mieli wyrzutów sumienia, po prostu kłamali, bo pokłamali. Ja nie potrafię się tego do końca zidentyfikować i tutaj pomyśleć, co tak naprawdę ci ludzie, tak powiem, mają w sobie. Także teraz, jak to widzę, sposób, w jaki próbują się bronić, jaki próbuje się bronić Ewa Kopaczyn, jest tak absurdalny i nawet ciężko powiedzieć, że nawet czysto, tak powiem, już nie biorąc pod uwagę, że tej prawdy jest i nawet ciężko uznać, że to, że jest w jakikolwiek sposób dla niej korzystne, więc nie potrafię go wytłumaczyć. A jeżeli te sprawy teraz... Wszystkie jej wystąpienia, bardzo liczne, właśnie z 2010 roku, z kwietnia, przeszło całkowicie temu, co mówi teraz, więc trudno... Trudno na to powiedzieć, dlaczego tak mówi. No ale rzeczywiście ma immunitet, tym niemniej, ten immunitet też nie chroni przed wszystkimi zawsze. Teraz w ekshumacjach wychodzą właśnie takie sprawy zamiany ciał i tego wielkiego chaosu, a pan mówi o tym profesjonalizmie działania służb rosyjskich, biura, ekspertyz czy innych. Jeżeli takie błędy mamy tutaj, albo takie zaniechania, na coś takiego polska strona... Jeżeli na coś takiego teraz polska strona pozwala, bo ktoś też musiał to przyjąć, tak? To pytanie, jak się ma raport Millera, jeżeli tutaj też byśmy przez ten pryzmat popatrzyli na działania i ustalenia, jeżeli chodzi o samą katastrofę, o to, co stało się tego dnia, jak doszło do katastrofy. Myślę, że taki ogólny obraz tej całej sytuacji
pozwala przyznać, że mamy się sytuację analogiczną. To znaczy, że tak jak ogłoszono, że we wszystkich czynnościach związanych właśnie z ciałami ofiar uczestniczyli polscy lekarze, polscy prokuratorzy, polscy konsulowie, tak samo ogłoszono, że we wszystkich badaniach wraku, badaniach aparatury, badaniach lotniska, że też uczestniczyli polscy specjaliści. Tak samo wiadomo, że jest to przynajmniej w dużej części nieprawdziwe. Czyli też może mieli taki dostęp, dwa razy gdzieś tam zobaczył coś przez szybę? To pośredni, to znaczy często taki, że w tym sensie mieli informację, że Rosjanie im przekazali wyniki swoich badań, albo że to często tak było, że później przekazywano to jako informację z udziałem polskich specjalistów, pisano w dokumentach, a ten udział polegał na tym, że dano im do wglądu wyniki badań rosyjskich, czy wyniki jakichś pomiarów, ale nikt przy robieniu tych pomiarów nie był. Także jest wiele takich przypadków. Tutaj chyba nie jest aż tak drastyczne, jak jeśli chodzi o ciała ofiar, bo jakieś tam czynności ci Polacy mogli wykonywać i przynajmniej jakieś tam dane właśnie z tych tak zwanych czarnych skrzynek coś, prawda, skopiować, napisać. To wszystko też mnóstwem, to bym mógł opisywać teraz całą ich audycję, tym zająć po drodze mnóstwem błędów, inaczej przekłamać, ale przynajmniej jakimiś materiałami dotyczącymi przebiegu katastrofy, zwłaszcza tymi zapisami czarnych szynek, przynajmniej strona polska dysponuje i nie jest tak, jak w przypadku ciała ofiar, gdzie po prostu przy tym nie był. No i tak naprawdę teraz tych ekshumacji się dowiadujemy, co do tych sumień rzucamy. Jak niektórzy politycy podchodzą tak dosyć lekceważąco do tego, co dzieje się wokół ekshumacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej. No trzeba pamiętać, że są to politycy, którzy się bronią, to znaczy, którzy zdają sobie sprawę, jak bardzo dla nich politycznie szkodliwe jest to, co się dzieje, to znaczy, jak wielu Polaków jednak otwiera oczy i stwierdzi, no nie, to znaczy, że było coś nie tak, byliśmy okłamywani, przypominając sobie, jak inaczej zachowywali się w 2010 w kolejnych latach, a teraz okazuje się, że wszystko to jest wszystko nieprawda. Myślę, że nawet tych polityków, wyborcy, zwolennicy, często zaczynają zdawać sobie sprawę, że coś było nie tak. No i teraz to trzeba pamiętać, że to wszystko, co oni mówią, to są słowa obliczone na to, żeby tych wyborców jakoś utrzymać. No i nic wiem. Co powinno się stać jeszcze, jeżeli chodzi o te sprawy katastrofy smoleńskiej według pana? No ja liczę na to, że będzie kontynuowane to, co się dzieje, że dalej będą prowadzone badania, zarówno te badania bezpośrednio nastawione ukierunkowane na przyczyny katastrofy, czyli te badania czysto techniczne, lotnicze, jak i te, które dotyczą wszystkich okoliczności zorganizowania tej wizyty, w ogóle tego, że ona doszło do niej, okoliczności, w jakich polska delegacja była chroniona, w jaki sposób później po katastrofie prowadzono likwidację jej skutków, w jaki sposób prowadzono śledztwo, prowadzono badania. No, po prostu wszystko to trzeba spokojnie, metodycznie, ale też bezstronnie i bez uprzedzeń i bez takiej chęci zemsty i znalezienia winnych na siłę, ale rzetelnie prowadzić. Jeśli to będzie robione, to w końcu się z tą katastrofą też uporamy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Szczęść Boże Panu.
Naszym gościem był pan redaktor Piotr Falkowski z naszego dziennika. Który jest jakby w regionie widoczny od dawna dla obserwatorów. To jest podniesienie tego sporu na wyższy poziom. Katar nie jest osamotniony, bo choć sam, jak powiedzieliśmy, ma minimalną populację i można powiedzieć gra znacznie powyżej własnej wagi, ale takie prokatarskie stanowisko bardzo, które zajmuje Turcja po prostu. Turcja w swojej polityce zagranicznej, można powiedzieć, Katar są bardzo bliskimi sojusznikami. I już w tym momencie widać, nie wiem, kilkanaście minut temu zostało wydane oświadczenie rządów Turcji, Kuwejtu i Jordanii, które oświadczyły, że nie dołączą do tej blokady i niejako wykazały tym wsparcie dla Kataru. Więc można powiedzieć, że ta dzisiejsza decyzja jest podniesieniem na wyższy poziom rozdźwięków w ramach bloku państw sojuszniczych. Naszym gościem jest pan dr Łukasz Kister, ekspert od bezpieczeństwa Instytutu Jagiellońskiego. Witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, dzień dobry. Panie doktorze, pan profesor Ryba, politolog, ocenia, że zamachy w Europie są efektem błędnej polityki. Może pan chciałby z innej strony na to spojrzeć, ale no też pytamy o to, bo i politycy, czy premier teraz w Wielkiej Brytanii, czy właściwy minister, tak, no, w różny sposób próbują podchodzić do sprawy i cały czas się pokazuje to, że i Francja, i Włochy, i Wielka Brytania są przygotowane do tego, by zmierzyć się z terroryzmem. Ale no, co pokazuje codzienność, może tych zamachów mogło być jeszcze więcej, o których my nawet nie wiemy, do opinii publicznej to nie dochodzi. Ale czy rzeczywiście jesteśmy w stanie, jako Europa, czy te kraje, które są teraz targane terroryzmem, są w stanie się z tym uporać i dać sobie radę z tym, bo to kwestia przede wszystkim bezpieczeństwa obywateli. Przede wszystkim trudno polemizować z profesorem Rybą, tak samo z tym politologiem, w kwestiach polityki, ale ja także wielokrotnie na antenie naszego radia wskazałem o fundamentach tak naprawdę grzechu poczęcia tego kryzysu bezpieczeństwa europejskiego, który dzisiaj obserwujemy. I zarówno jako praktyk, jak i naukowiec z tych obszarów trudno się nie zgodzić z tym, że zarania tego problemu leży polityka, leżą działania polityków zachodnioeuropejskich, leżą działania polityków Unii Europejskiej, leży naruszenie fundamentu traktatu Schengen, którego dokonała Angela Merkel, leży brak zainteresowania polityków zachodnioeuropejskich, brak jakiejkolwiek reakcji na to, co już się wydarzyło. Tutaj trudno obwiniać służby, zarówno policyjne, jak i specjalne, za brak działań. Służby w państwie demokratycznym są wykonawcami poleceń polityki. Jeżeli politycy nie są zainteresowani, jeśli politycy w swoich wypowiedziach wprost nakazują łagodniejsze traktowanie bandytów, którzy przybyli do danych państw, niż własnych obywateli, no to trudno, żeby
funkcjonariusze służb byli w stanie pokonać tą polityczną blokadę swoich mocodawców. Tutaj nawet najlepiej działające służby wywiadowcze, kontrwywiadowcze nie przebiją się ze swoimi informacjami przez polityków, którzy na podstawie tych informacji powinni podjąć takie, a nie inne działania. Wiemy zresztą, że zarówno służby niemieckie, francuskie, brytyjskie, ale także służby państw, które dużo lepiej rozumieją istotę bezpieczeństwa, służby naszego kraju, Stanów Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, wielokrotnie informowały o rosnącym zagrożeniu. Robiły to nawet wbrew decyzjom swoich politycznych mocodawców. Niestety te rzeczywiste działania kontr- i antyterrorystyczne nie mogły mieć miejsca, bo brak było na nie przyzwolenia. Stąd to decyzje polityczne leżą u podstaw całego tego kryzysu. To politycy zachodnioeuropejscy są odpowiedzialni za tą krew przelaną na ulicach wielu zachodnich miast. Tylko oni nigdy nie wskażą, panie doktorze, na siebie, cały czas się będą poklepywali, uśmiechali, robili zdjęcia, narady, no a pytanie, czy ktoś jest w stanie ich ostrzec jakoś bardzo wyraźnie nakłonić do właściwej polityki, bo myślę, że tutaj wielu już polityków Europy Zachodniej poszło za daleko i teraz jak się z tego wziąć i wycofywać, jak uczynić sobie, nie wiem, rachunek sumienia i postanowić poprawę, czy to jest możliwe, bo dziś też no, może państwo, tak zwane państwo islamskie, przyznawać się do kolejnego zamachu, tak jak teraz stoi z Wielkiej Brytanii, no ale to dalej jest państwo bez granic, to są ludzie, których nie jesteśmy w stanie zidentyfikować. Oni w dalszym ciągu mogą działać także nie przez telefony komórkowe, tylko gdzieś się spotykamy i nie ma nikt dostępu do tych informacji i mogą wywracać do góry nogami kolejne spotkanie, czy kolejne miasto, tak, psychoza panuje we Włoszech, bo ktoś sobie tylko zażartował, tak, ale już ile ofiar, ile strachu w oczach, widzimy jak ludzie reagują, gdy tylko ktoś powie, a jak się rzeczywiście coś stanie, co w takiej sytuacji? Czy to jest już sytuacja, nie wiem, nie do wejścia, nie do rozwiązania? Bo Donald Trump, no też no, polityk swoisty, ale mówi po zamachu w Londynie, to diabelska rzeź, która musi się skończyć, no, której nie można tolerować. Musimy pamiętać, że Al-Kaida, państwo islamskie, to są pewnego rodzaju logotypy. Te organizacje, one przyznają się do każdego zamachu, który będzie udany. Każdy udany zamach w Europie wywoła za sobą przyznanie się do jego organizacji przez państwo islamskie, Al-Kaidę, bądź jakąkolwiek inną organizację terrorystyczną. Dlaczego? Dlatego, że terroryzm to teatr strachu. Terrorystom nie zależy na zabiciu 5, 10, 50 obywateli Europy Zachodniej. Nie zależy na tym, żeby przez zabicie kilku czy nawet kilkunastu osób wywołać lęk w milionach. Zabić jednego, to funkcji pierwszej organizacji terrorystycznej islamskiej. Bo na tym polega terroryzm. Zobaczmy, co się dzieje w Europie od kilku lat. W tych zamachach ginie od kilku do kilkunastu, kilkudziesięciu osób w sytuacji, kiedy tego samego dnia w krajach Półwyspu Arabskiego giną dziesiątki, setki osób. W Afganistanie w każdym zamachu ginie co najmniej kilkadziesiąt osób. I my nie mówimy o tamtych zamachach terrorystycznych. Dlaczego? Dlatego, że uznajemy to, może to dość brutalnie zabrzmi, ale jest taki lokalny folklor, że tam musi się coś dziać. A zobaczmy, co dzieje się w Europie. Zaledwie kilka osób, a my się wszyscy boimy. Pani premier May mówi, to nie był tylko atak na Londyn, Wielką Brytanię, ale także na wolny świat. Znaczy, jak nasz rząd się w jakiś sposób broni przed relokacją uchodźców, no to próbuje Komisja Europejska naciskać, że teraz kary będziemy płacili, więc obywatele też postawcie do porządku czy do pionu swoich rządzących, no bo zrozumcie. No, a z drugiej strony mamy właśnie takie obrazki, gdzie społeczeństwa są naturalną rzeczą, widzimy, są zalęknione, tak? Co się może stać? Bo pójdziemy gdzieś, ludzie pójdą z dziećmi na spacer, gdziekolwiek, tak? Do restauracji, na stadion, na koncert,
no i możemy nie wrócić do domu. Na tym polega taktyka terrorystów. Przestraszyć miliony. Wprowadzić naszą wolność najdalej do drzwi wejściowych do naszego domu. I na tym zależy najbardziej terrorystom, czy to im się udaje przez bierność polityków. To się zobaczyć, że w takim kraju jak Polska, czy nawet u naszych sąsiadów na południu, nie doszło jeszcze do zamachów terrorystycznych, a mimo wszystko my się boimy. Boimy się wysłać nasze dzieci do kina, teatru, boimy się chodzić do centrum handlowego, boimy się pójść na koncert. Dlaczego? Dlatego, że boimy się tego zamachu. Ten, który już się odbył, jego już nie ma, ale on razem z medialnymi, całymi opowieściami wielogodzinnymi, a czasami nawet wielodniowymi wydaniami specjalnymi, gdzie pokazuje się te grupy, gdzie pokazuje się sposób działania, gdzie pokazuje się te wybuchy, skutki tych wybuchów, one pozostają w naszej świadomości. Dlatego my jako społeczeństwo powinniśmy wymusić na rządzących. W Polsce się to udało. Zmieniliśmy mentalność, zmieniając podejście do obywateli przez rządzących, którzy chcą nas chronić. Ale Europa Zachodnia musi na swoich rządzących wymusić, żeby zrozumieli, dla kogo pracują. Rząd jest sługą społeczeństwa. Rząd ma to zadanie zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. Nie zajmować się imigrantami ekonomicznymi, nie zajmować się jakimiś urojonymi sytuacjami związanymi z pomocą, tylko tak naprawdę nie wiadomo komu, tylko zapewnić bezpieczeństwo swoim obywatelom. To my wybieramy polityków, więc to politycy muszą wiedzieć, komu zobowiązani są świadczyć bezpieczeństwo. Polski rząd doskonale to zrozumiał od pierwszych dni swojego funkcjonowania. Jak widać, rządy zachodniej Europy nie do końca są w stanie uświadomić sobie, ci politycy, oni zupełnie oderwali się od zwykłych ludzi, oni nie rozumieją, kto ich wybrał i po co zostali wybrani. Pani premier Wielkiej Brytanii może dość późno, ale jednak dużo szybciej niż pozostali politycy zachodnioeuropejscy zrozumiała cel, jakim jest bezpieczeństwo narodowe, więc zapewnienie jednego najważniejszego elementu. Dać obywatelom poczucie normalności, żeby mogli normalnie funkcjonować, żeby każdego dnia nie bali się wychodzić z domu, iść na koncert, do kawiarni, do kościoła, pójść do pracy, przejść się po parku, żeby nie musieli każdego dnia odwracać się za siebie i unikać tak naprawdę nieuniknionego zagrożenia, które dzisiaj na Zachodzie funkcjonuje. Panie doktorze, profesor Zybertowicz mówi, że w ramach budowania społeczeństw wielokulturowych nie udało się zintegrować środowisk cywilizacji chrześcijańskiej, islamskiej. Mówi, że ten zamach jest dowodem na porażkę integracji kulturowej migrantów. Myślimy o wolności. No właśnie, czy wolności i jak ją strzec brytyjski minister spraw społeczności i samorządów zaapelował do brytyjskich muzułmanów, aby poszli o krok dalej w zwalczaniu ekstremizmu. I on jest synem pakistańskich imigrantów, brytyjskim muzułmaninem. Podkreślił, że na jego społeczności spoczywa szczególna odpowiedzialność za walkę z terroryzmem, ale przecież to wielu wie o tym, że w meczetach też mówiono często, zanim dochodziło teraz do zamachów, zanim fala imigrantów czy uchodźców przybrała na mierze, żeby zabijać niewiernych. Nie jeden raz padały takie właśnie słowa i teraz jak połączyć tą kulturację czy inkulturację, to współżycie w jednej społeczności, wielu kultur, wielu religii. No i czy rzeczywiście społeczność muzułmańska też wie, co z taką sytuacją wziąć i zrobić? Bo też widzimy dwie strony medalu, jeżeli chodzi o nich samych. Generalnie trudno mówić o jakiejkolwiek integracji między dwoma tak skrajnie odmiennymi światami, tak skrajnie odmiennymi kulturowo, religijnie, społecznie, światami, które są zupełnie oddzielone od siebie. My i kraje
Bliskiego Wschodu, szczególnie te islamskie, mamy kompletnie odmienne podstawy kulturowe, kompletnie odmienne podstawy społeczne. Dobro, zło, miłość, religia, praca, to wszystko wygląda zupełnie inaczej. Tutaj nie mówimy o efekcie końcowym religii, czy dobra i zła, tylko o podstawach, które kierują właśnie ten element naszego wychowania. My tutaj nie możemy mieć jakichkolwiek szansach na integrację, na połączenie, bo ich po prostu nie da się zbudować, bo nie mamy wspólnego mianownika, nie mamy wspólnego podłoża, na którym moglibyśmy budować jakąkolwiek wspólnotę, która przetrwa dłużej niż tylko kilka spotkań, haseł, kilka bardziej wzniosłych czy mniej wzniosłych politycznych wypowiedzi. Społeczeństwa te zupełnie nie mogą znaleźć wspólnego zdania. To co w takiej sytuacji zrobić trzeba? Nie wiem, co służby? Trzeba być świadomym tego. Służby i politycy muszą być tego świadome. To, że służby nie są z tego, by rozwiązywać te problemy, bo służby są, by nas chronić. One nie mogą rozwiązywać problemów religijnych, społecznych, kulturowych czy politycznych, ale służbom politycy powinni dać swobodę działania. Powiedzieć im o tym, że mogą dbać o bezpieczeństwo obywateli. Że służby nie mają zajmować się poprawnością polityczną, tylko mają zajmować się tym, czego należy spróbować, czyli dbać o bezpieczeństwo obywateli swojego państwa. I to jest chyba klucz do rozwiązania tego problemu. Widzieć dalej, a nie tylko, że ja chcę stołek w polityka. Tak, i widzieć to, czemu mamy służyć. Mamy służyć wiernie narodowi. I funkcjonariusze, którzy składają te przesłuchanie, są dokładnie świadomi, na czym to polega. Świadomi są, komu w jakim celu mają służyć. Tylko pozwólmy im to robić. Bardzo dziękuję za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże, panie doktorze. Dziękuję. Naszym gościem był pan dr Łukasz Kister, ekspert do spraw bezpieczeństwa Instytutu Jagiellońskiego. Polska polityka zagraniczna była przez długi czas, właściwie do bardzo niedawna, ukierunkowana de facto wyłącznie na politykę europejską względem Szanowni Państwo, chciałbym zaproponować za chwilę jeszcze jeden temat i wypowiedź pani minister Elżbiety Rafalskiej, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziś podsumowała kampanię informacyjną Godny Wybór, przywrócenie wieku emerytalnego. Akcja miała na celu uświadomienie Polakom, że przejście na emeryturę jest prawem, a nie obowiązkiem. Poprzedni rząd obniżył wiek emerytalny. Obecnie rząd obniżył wiek emerytalny po tym, jak koalicja PO-PSL podniosła go do 67 roku życia i zrównała, jeżeli chodzi o wiek kobiety i mężczyzn. Serdecznie na podsumowaniu kampanii informacyjnej Godny Wybór, przywrócenie wieku emerytalnego, kampanii informacyjnej, która była prowadzona w całej Polsce. To nasze dzisiaj ostatnie spotkanie w składzie, w którym realizowaliśmy tą kampanię, więc ministrowie, przedstawiciele doradcy kancelarii pana prezydenta Andrzeja Dudy, przedstawiciele, eksperci Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność i przedstawiciele kierownictwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z obecnym tu wiceministrem Zielenieckim, który odpowiada za ubezpieczenia społeczne. Organizatorami tych spotkań bywali wojewodowie, czasami też zarządy regionu i te spotkania, tak jak powiedziałam, odbyły się od Rzeszowa po Szczecin, Gdańsk, Opole. Te wszystkie miejsca odwiedziliśmy. Kampania cieszyła się dużym zainteresowaniem medialnym. Mieliśmy też sporo uczestników. Głównym powodem prowadzenia tej kampanii było wyposażenie w wiedzę tych wszystkich osób, które wkrótce
zdecydują się albo podejmą decyzję o tym, czy kontynuować swoją pracę zawodową, czy skorzystać z faktu, że od 1 października jest przywrócony wiek emerytalny 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Mówimy wyraźnie, moja emerytura, mój wybór, emerytura to prawo, a nie obowiązek, ale jak zanim skorzystać z tego prawa, chcemy, żebyś wiedział, jakie świadczenie emerytalne otrzymasz, jeżeli zdecydujesz się już dzisiaj czy jutro przejść na tą emeryturę, bądź jakie świadczenie otrzymałbyś, gdybyś pracował rok czy dwa lata dłużej. W związku z tym sprawdź, zanim zdecydujesz. I tu wszystko jest w rękach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który ani przez chwilę nie kończy swojej kampanii informacyjnej i będzie ją prowadził nie tylko do 1 października, ale przez cały czas. Tam mamy ofertę doradców emerytalnych. Tych doradców na razie jest stosunkowo niewielu, ale już zdążyli udzielić ponad 5000 porad. Od 1 lipca tych doradców będzie niemalże 600 we wszystkich oddziałach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Będzie też dostępny kalkulator emerytalny, dzięki któremu będzie można sprawdzić prognozowane albo rzeczywiste świadczenie, jeżeli już będziemy mieli uprawnienia do skorzystania. Ale poczekaj, Nata, gdzie przywiedziesz, jak jedziesz? Mamy bardzo interesujące też, proszę Państwa, dane wynikające z badań przeprowadzonych przez CEDOS i z danych tych wynika, że ma powrót do tego wieku emerytalnego 60-65 ciągle ma niezwykle wysokie poparcie Polaków. Mówimy o to tu o poparciu ponad 78%. Ja nie będę szczegółowo mówiła o tym, jak to poparcie rozkłada się w zależności od tego, jakie jest poparcie dla poszczególnych partii politycznych, ale mogę powiedzieć, że jest ono niezależnie od poglądów politycznych poparciem bardzo wysokim, poparciem, o jakim można marzyć przy innych rozwiązaniach prawnych. Poprawia się też świadomość Polaków o tym, że krótszy okres pracy to jest też niższe świadczenie, ale mimo tego, że Polacy mają świadomość tego, że będzie to niższe świadczenie, 71% Polaków popiera przywrócenie wieku emerytalnego, wiedząc o tym, że to jest nasz wybór, nasza decyzja, kiedy przejdziemy na świadczenie emerytalne. Jest jedno niezwykle ciekawe badanie, które mówi o tym, że więcej niż co czwarta osoba mówi, że nic nie przekonałoby ich do dłuższej pracy. I na pytanie, gdyby były takie jednak powody, to proszę te powody wymienić. Wymieniane jest zdrowie. Tego zdrowia żadna nam ustawa nie zagwarantuje. I dobra praca, czyli dobry stan zdrowia, to pokazuje, proszę Państwa, że Polacy żyją dzisiaj, żyjemy i kobiety, i mężczyźni żyją dłużej, ale też, mimo że żyjemy dłużej, ciągle pozostajemy w zdrowiu krócej niż w innych krajach. Że ten czynnik zdrowotny w podejmowaniu decyzji o dłuższej pracy jest czynnikiem niezwykle istotnym. A co to znaczy ta dobra praca? To przede wszystkim też praca dobrze płatna, dobre warunki pracy, a więc praca lekka fizycznie, dobre relacje w pracy, odpowiednie stanowisko lub niższy wymiar pracy. A więc to są też te czynniki, które są istotne dla osób podejmujących decyzje. Ale kluczowym czynnikiem jest ten czynnik stanu naszego zdrowia, który w przypadku
przypadku wykonywania przez osoby ciężkiej pracy jest czynnikiem kluczowym. I nie możemy, proszę Państwa, zapominać też o tym, że decyzje emerytalne podejmują roczniki z powojennych wyżów demograficznych, roczniki, które pracę swoją wykonywały w określonych warunkach społeczno-ekonomicznych, trudnych. Osoby, które dzisiaj dysponują, czy mają gorszy stan zdrowia niż przyszłe osoby, które mają stosunkowo krótki staż pracy. Te badania oczywiście inaczej wyglądają, jak dotyczą osób, które za chwileczkę wejdą w wiek emerytalny, a inaczej, jeżeli pytamy 40-latka, czyli 45-latka, więc te wyniki badań, nie tylko CBOS-u, ale inne, trzeba umieć analizować bardzo uważnie. Chcę też podkreślić wyraźnie i robimy to podczas każdego spotkania, że Fundusz Ubezpieczeń Społecznych ma zabezpieczone środki na zwiększone wypłaty dodatkowych świadczeń emerytalnych, że nie możemy mówić, że 330 tysięcy osób dodatkowo przejdzie na świadczenia emerytalne. To są osoby, które nabędą uprawnień, natomiast decyzje są w rękach tych osób i że do tej pory 17% osób decyduje się na kontynuowanie pracy, a każdy dodatkowy rok pracy powoduje wzrost świadczenia o 8%. To była wypowiedź pani minister Elżbiety Rafalskiej, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Podsumowała kampanię informacyjną Godny Wybór, przywrócenie wieku emerytalnego. Ta kampania rozpoczęła się 11 maja tego roku. Prezydent Andrzej Duda, pani minister i przewodniczący Solidarności Piotr Duda rozpoczęli tę kampanię. Celem kampanii jest, jak słyszeliśmy, przypomnienie obywatelom, że od 1 października tego roku będzie obowiązywać ustawa z dnia 16 listopada poprzedniego roku o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszy Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw przywracających wiek emerytalny. Bardzo dziękuję za uwagę. To były aktualności dnia. Jest minuta po 14. W Radiu Maria czas na wiadomości. Przedstawię Justyna Kendra i Piotr Zembrzuski. Skala ujawnionego barbarzyństwa w sprawie identyfikacji ciał ofiar katastrofy smoleńskiej jest obezwładniająca, powiedział poseł Jacek Świat, który 10 kwietnia 2010 roku stracił żonę. Odniósł się do kolejnych opisanych przez tygodnik w sieci nieznanych faktów dotyczących rosyjskich sekcji zwłok. Z opublikowanych zdjęć z prosektorium i wypowiedzi świadków wynika, że w Moskwie doszło do zbezczeszczenia ciał. Lutowano trumny, a szczątki ofiar miały być hurtowo ładowane do worków na śmieci. Według świadków każda trumna miała ważyć mniej więcej tyle samo, 80-90 kg. Cały proceder odbywał się dalece od dochowania nadmiernej staranności, o której mówiła była premier Ewa Kopacz. Te informacje coraz mniej szokują, ale obezwładniają skalę skandalu, podkreślił poseł Jacek Świat, który stracił żonę w katastrofie smoleńskiej. Skala tego skandalu, tego barbarzyństwa przekraczona jest najczarniejsze nawet wyobrażenie. Co gorsze, to barbarzyństwo jest jeszcze wzmacniane przez zupełnie niepojęte zachowanie polityków wcześniej rządzących partii Platformy i odpowiedzialnych za ten skandal, którzy dopuścili, nie dopilnowali sprawy, do dzisiaj czują się znakomicie, mają dobre samopoczucie, uważają, że niczego nie są winni, nie chcą wziąć na siebie żadnej odpowiedzialności moralnej, tym bardziej politycznej. To jest rzecz niebywała. Ja myślę, że ruszyła pewna lawina, że tych informacji jest coraz. Prokuratura poinformowała, że podczas ostatnich ekshumacji wykryto m.in. zamianę ciał ofiar katastrofy. W niektórych trumnach były fragmenty ciał nawet kilku osób. Śledczy mają przeprowadzić sekcję wszystkich ofiar, których ciała nie zostały spopielone. W katastrofie smoleńskiej zginęło 96 osób. W Warszawie, Wrocławiu, Łodzi i Poznaniu odbyły się protesty taksówkarzy. Protestujący domagają się ukrócenia działalności nielegalnych przewoźników na rynku
rynku taksówkarskim. Chodzi głównie o amerykańską aplikację Uber. Za jej pośrednictwem klienci mogą zamówić sobie transport po niższej cenie. Kierowcy, których aplikacja kojarzy z klientem, nie posiadają licencji, kas fiskalnych i badań psychotechnicznych, co wpływa niekorzystnie na pozostałych taksówkarzy. Ale to nie wszystko, co zarzucają im protestujący, mówi Rafał Zawiszak, koordynator akcji protestacyjnej we Wrocławiu. Uber to auta nieoznakowane, a taksówki według prawa muszą być oznakowane. To jest pierwsza sprawa. Zamówienie Ubera odbywa się za pomocą aplikacji mobilnej, pod którą podpina się kartę debetową lub kredytową. Podatki są nieodprowadzane. 25% za kurs jest transferowany do Stanów Zjednoczonych. Chcemy, żeby firma Uber w tym momencie miała takie same obowiązki, jak każdy taksówkarz spełniający różne wymogi. No, prawo musi być jednakowe dla wszystkich. Oprócz akcji protestacyjnej strajkujący taksówkarze zapowiadali na dziś także złożenie petycji m.in. do kancelarii premiera i resortu infrastruktury. Tymczasem szef resortu Andrzej Adamczyk poinformował dziś, że projekt ustawy chroniący taksówkarzy przed niekorzystnymi dla nich praktykami nielegalnych przewoźników trafił już do Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów. Minister wyraził też nadzieję, że wkrótce trafi pod obrady Sejmu. Utworzenie Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności ma na celu zabezpieczenie polskiej żywności, podkreśla poseł Robert Telus. Wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia w ten sposób odniósł się do negatywnych